tej strony Karola. Jesteśmy właśnie na nagraniu teledysku Polskie Wesele. Zapraszamy do oglądania. Pierwotnie Piłatowo. Po czasie, kiedy Fryderyk Skórzewski jako właściciel tych dóbr ujrzał to miejsce i postanowił w tym miejscu zbudować swoją rezydencję, rezydencję rodu Skórzewskich. W 1795 roku powierzył to zadanie Stanisławowi Zawadzkiemu. 5 lat budowano tą willę, willa paladiańska, najczęstszy klasycyzm. Możemy na pałkach być dumni, że mamy taką perłę architektoniczną. Skończył budowę tego pałacu w 1800 roku i od tego momentu nazwał to miejsce Lubostroniem. Miejsce lupy austronne, do którego bardzo chętnie przyjeżdżał i to wzgórze poza lasem zamienił przepiękne miejsce jako rezydencję swojego rodu. To jesteśmy właśnie na teledysku zespołu Dandy Dance w takich cudownych strojach i idziemy właśnie z moim cudownym przyszłym rodzinom. Tworzyć pałuckie wesele. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w tym niezwykłym widowisku Wesele Pałuckie, ponieważ sami jesteśmy z pałuk i mamy niesamowite wyroby, które idealnie wpasowały się na ten weselny stół. Wszystko będziecie mogli obejrzeć w teledysku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Teledysk niesamowity, pełno kolorów, pełno smaku. Tego niestety nie sprawdzicie, nie poczujecie. Przepraszam, poczujecie na pewno, bo oglądając ten teledysk wszyscy będą bawić się niezwykle. My jako Masarnia Zawistowski ufundowaliśmy mnóstwo wspaniałych wędlin, pysznych, same pyszności, od kiełbasy białej poprzez szynki, kiełbasy polskie, salcesony, kaszanki, tak jak to kiedyś na tradycyjnym pałuckim weselu miało miejsce. Co jeszcze miało miejsce? To już zapraszam do obejrzenia teledysku, niezwykłego teledysku, w którym brali udział niezwykli ludzie, m.in. aktorzy z Wrocławia, ale też tutaj zostały okoliczne osoby, każdy z niesamowitym zapałem do zabawy, do wszystkiego. Zapraszam serdecznie. Zespołem Dandy Dance znamy się nie od dziś, ponieważ był w Żninie koncert tego zespołu na Biesiadzie Pałuckiej. Żnin w ogóle jest miastem, które kultywuje tradycje ludowe i oto dzisiaj ta piosenka jest promocją tych tradycji. Tutaj w tej piosence zobaczymy, jak pałuczanie bawili się w czasie wesela, co jedli. Możemy zajrzeć do talerzy, możemy zajrzeć na stoły. Przepiękne i przepyszne potrawy. Możemy też obserwować, jak pałuczanki były ubrane. Jednocześnie w tym teledysku również jest pokazany Żnin i żnińska baszta. Od baszty już krok do Muzeum Ziemi Pałuckiej, gdzie również w dziale etnografii możecie Państwo zobaczyć pałucką parę i wszystko, co z pałukami jest związane i z obrzędami. Tutaj również te obrzędy są pokazane, jest też folklor, muzyka, piękne słowa. Także zapraszam do słuchania zespołu Dandy Dance, do odwiedzania Józefinki, w której to piękne wesele się odbywa, a jednocześnie do odwiedzenia miasta Żnin, które również w tym teledysku jest pokazane. Jestem pod niesamowitym wrażeniem kreatywności i przebojowości młodych ludzi, którzy umieją do tego wciągnąć rodzinę, przyjaciół i wielu wspaniałych tutaj sponsorów. Chcę powiedzieć tak, pięknie promują pałuki, tradycje ludowe, tym bardziej, że jesteśmy w powiecie żnińskim na pałukach, gdzie śniadanie można zjeść w Rzymie, obiad w Paryżu, a kolację albo w Żninie, albo w Wenecji. Dzień dobry z tej strony. Pozamiatane. Chciałem powiedzieć, że ten teledysk jest wspaniałą rzeczą, która łączy tradycję i nowoczesność. Tradycją są potrawy, które były tutaj pokazane, cała kanwa, to wszystko o strojach pałuckich, wszystkie zwyczaje związane, był ten tradycyjny ręcznik, który wyróżnia nasze wesele od innych, ale też były nasze potrawy, były grochy, dukany, była kapusta na kwaśno robiona,
i flaki, czyli tak zwane dawne kałdunki. To jest bardzo fajny teledysk, który łączy tą nowoczesność i historię. I tutaj nie potrzeba nic więcej, po prostu trzeba go obejrzeć. Myślisz, jak to wygląda? Mam na imię Magda. Z tej strony Karla, jesteśmy właśnie na nagraniu teledysku Polskie Wesele grupy Dandy Dance. Zapraszamy do obejrzenia tego, co mam tutaj. Co? Co ma kiełbasa do powiedzenia? Mam 18 lat. My jesteśmy w Józefince w barze pod Kozą, który prowadzi moja córka z zięciem. Jest to też agroturystyka, jest kręcony teledysk do piosenki Polskie Wesele w stylu pałuckim. Co tam brak? A mogę zaśpiewać? A to proszę, to proszę. Nie, śpiewać nie będę. A co powiedzieć o sobie? Jestem pasjonatką zawsze polszczyzny, regionu, kultywuję tradycje naszych praprzodków. Jestem strażniczką kurhanu, zabytku, który ma ponad 4000 lat, jest starszy od biskupina, od tego odkrytego w 1933 roku. Szyję stroje historyczne, średniowieczne. Dzisiaj w agroturystyce pod lasem w Józefince dzieją się różne rzeczy. Na przykład dzisiaj akurat kręcony jest teledysk do piosenki Polskie Wesele. Wszystkich, którzy tutaj nie byli, serdecznie do nas zapraszamy, a sezon zaczyna się u nas od 1 czerwca do 30 września. Zapraszamy do nas. Witamy z planu Dandy Dance. Bardzo nam miło tutaj, że mogliśmy uczestniczyć w tej super zabawie, że tak powiem. No i oczywiście zapraszamy do oglądania. I życzymy wszystkiego najlepszego. Młodej parze! Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, sukcesów, błogosławieństwa dla młodej pary. No i wypijmy! Jesteśmy Waldek i Ania. Albo Ania i Waldek, jak to woli. Ten zespół Dandy Dance pierwszy raz zagrał u nas na weselu i bardzo się cieszymy, że możemy być i nam się tak dzisiaj przypomina, jak to by było pierwszy raz. I mamy dzisiaj prawie jak wesele. Mi się śni to praktycznie codziennie. Nie wiedziałam, że masz takie sny. Ania? Waldek. Łakomy. Powiedz, że łakomy. Jestem Wojtek, współwłaścicielem baru. Kręcimy tutaj dzisiaj Polskie Wesele i zapraszamy do oglądania i życzymy wszystkim sukcesu i dużo zdrówka. Jestem Edyta, filmową żoną Wojtka, przyjaciółką Edzia, po prostu na mnie wołają i życzę młodej parze wszystkiego naj. Okej. Okay. Dla Dandy Dance oczywiście samych sukcesów, bo są zajebiści. Jesteśmy rodzicami Daniela i Dominiki, czyli grupy Dandy Dance. Gramy tu w weselu rodziców Panny Młodej rolę. Zapraszamy wszystkich do miłego oglądania i życzymy wszystkim wszystkiego dobrego i oglądania. Gorzko! Gorzko! Pozdrawiamy. Jesteśmy dziećmi zespołu Dandy Dance, to jest Wiesiu, tu jest Natalia, tu jest Alicja, nasza kuzynka, tu jest Gabrysia, moja siostra, to jestem ja. Dobry wieczór, jestem osobistą fryzjerką zespołu Dandy Dance. Będę ich czesać cały czas i życzę im sukcesów i na następny rok w Kobylnicy. Brawo! Cześć kochani, z tej strony Daniel oraz Dominika, czyli zespół Dandy Dance. Kochani, dzisiaj jesteśmy na planie teledysku Polskie Wesele, w którym będziemy inscenizować nasze tradycje pałuckie, czyli pałuckie wesele zostanie przedstawione w naszym najnowszym teledysku. Chcielibyśmy podziękować wszystkim kochani sponsorom, instytucjom publicznym, prywatnym, które włączyły się do realizacji tego wideoklipu. W tym wideoklipie zobaczycie naszych przyjaciół, naszych znajomych, którzy nas dopingują, których nękamy ciągle o jakieś pomoce, które są potrzebne Dandy Dance. Jesteśmy im wdzięczni, że w takim pięknym widowisku mogą brać oczywiście udział. Instytucje oczywiście bardzo wam
Wam dziękujemy. Musimy powiedzieć, że najlepiej nam się żyje i najlepiej się mieszka tu właśnie na Pałukach. To dzięki wszystkim osobom, nie tylko tym, które są w Teledysku oraz tym, które są po drugiej stronie. Chcielibyśmy podziękować gminie Żnin oraz gminie Łabiszyn. Gminie Łabiszyn oczywiście, Starostwu Powiatowemu, Bank Spółdzielczy Pałuki, Bank Spółdzielczy Pałuki, co tam jeszcze mówiłam? Co tam jeszcze miało być? Oczywiście całej rodzinie Zawistowskich, która przyłączyła się do tego wideoklipu. Czyli masarnia, kochani, widzieliście, jakie mieliśmy przepyszne jedzenie. A także, kochani, kilku anonimowym sponsorom, którzy przyczynili się do powstania właśnie tego widowiska. Serdecznie Wam dziękujemy i naprawdę wierzcie nam, że bez Waszej pomocy nie udałoby się nam zrealizować tego właśnie dzieła. Dziękujemy również wspaniałej ekipie Intermedio! Jesteście zawsze z nami, dodajecie nam sił, otuchy i dziękujemy, że realizujecie wszystkie te pomysły i wszystkie te ujęcia, które zostały. Została jeszcze Rafał, pozdrawiamy, Karolina, dzięki serdeczne za piękną parę młodą. Dziękujemy oczywiście pięknej parze młodej. W wideoklipie będziecie mogli obejrzeć Asia, nasze przepiękne miejsca. I dziękujemy również Kasi i Wojciechowi Przybylskim, kochani, z Agroturystyki w Józefince. To właśnie tutaj skręciliśmy najlepsze sceny polskiego wesela. Tak właśnie bawią się pałuczanie. Pałuczanie. Słuchajcie, pozdrawiamy. Trzymamy kciuki, miłego oglądania.